Piotrek, powiedz, dlaczego zdecydowaliście się na zmianę szkoleniowca? No uznaliśmy, że musimy coś zmienić, że musimy dać drużynie impuls, że zabrnęliśmy trochę w ślepą uliczkę. Wiadomo, że najłatwiej w takich okolicznościach jest zmienić no coś w sztabie, tak? Bo to są osoby, które mają bezpośredni wpływ na to, jak wygląda zespół. Więc no, dogadaliśmy się z trenerem Zajączkowskim, że zmieniamy troszeczkę kierunek, dajemy szansę komuś młodszemu z nowym spojrzeniem, które mamy nadzieję, że da impuls drużynie. Słuchajcie, w 6 meczach 5 porażek to rzeczywiście niepokojący sygnał. Biorąc pod uwagę, że ta drużyna potrafi grać, bo w pierwszych 3 meczach zdobyła 7 punktów, w tym ogrywając 2 drużyny z pierwszej trójki. Więc to nie jest tak, że mamy samych kulawych i ślepych, tylko coś przestało działać w pewnym momencie. Dlaczego Piotr Górzęda? Piotr, tak, po pierwsze trener musi nazywać się Piotr, tak? To tak z uśmiechem mówiąc, a tak poważnie, Piotr swoją pracą z drugim zespołem w ubiegłym sezonie udowodnił, że nie boi się wyzwań, że potrafi w trudnych warunkach zrobić progres, bo umówmy się, że ta druga drużyna w ubiegłym sezonie to też nie był samograj, tylko trzeba było to mocno poskładać i mu się to udało. Ma ciekawe CV piłkarskie, ma wykształcenie trenerskie, zarówno klasyczne, prawda, wychowanie fizyczne, jak i przygotowanie to PZPN-owskie, UEF-owskie. U nas w klubie też, mimo że jest gościem no, gdzieś tam z zewnątrz, to już traktujemy go jak swojego. Ma fajne połączenie i spokoju, i gorącego temperamentu, co mi osobiście też się podobało. Ma jakiś pomysł na tę drużynę, ma pewne spostrzeżenia. Uznaliśmy, że czas na szansę dla niego. W drugiej drużynie też, rozumiem, będzie zmiana trenera. No tak, no to tak będzie trudno poskładać, żeby Piotr był i tu. Natomiast tu jeszcze nie mamy ostatecznej decyzji, jak będzie finalnie wyglądać sztab szkoleniowy drugiego zespołu. Na razie Piotr sił rozpędu nadał ton temu, jak drużyna ma funkcjonować w najbliższym mikrocyklu. Ostateczne decyzje będą zapadać w tym tygodniu. Sztab szkoleniowy jedynki się nie zmienia. Na ten moment nie, na ten moment wszyscy zostają. Być może będą jakieś rozszerzenia, ale to na spokojnie. Teraz jest misja Lidzbark i przygotowania do ligowego meczu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu też jest spokojny, no, pełny mikrocykl do przepracowania, więc dajmy trenerowi popracować, a żadnych na razie rewolucji nie przewidujemy. Trener Piotr Zajączkowski mówi, że rozstaje się z klubem w zgodzie. Mówi, że bez żalu, ale jednak w tej naszej rozmowie troszeczkę żalu jednak wyczułem. I to trener Piotr Zajączkowski powiedział, że nie chcieliście go słuchać na temat pozyskania niektórych zawodników. Wymienił nawet nazwiska, twierdził, że miał na nich sponsorów. I rzeczywiście nie chcieliście się słuchać trenera Piotra Zajączkowskiego? No wiesz, to dobrze to brzmi, nie? Żebyśmy się trenera słuchali. Znaczy, z trenerem rzeczywiście rozstaliśmy się w zgodzie. Mieliśmy pewne tarcia, podaliśmy sobie po tych tarciach rękę. Uznaliśmy, że Stomilowcy nie mogą się kłócić, że za dużo w tym środowisku było różnych podziałów i na pewno tutaj złej krwi nie będzie. Dogadaliśmy się jak Piotr z Piotrem, jak Stomilowiec ze Stomilowcem. I to prawda, że rozstaliśmy się w zgodzie. Co do tego, jak to wyglądało wcześniej, no rzeczywiście trener miał chęć na kolejne transfery. Dla nas ważny też był rachunek ekonomiczny. Z drugiej strony staramy się budować też ekipę nieco bardziej perspektywiczną. To wiadomo, w tym sezonie trzeba jakiś wynik też zrobić, natomiast nie ma parcia na to, żeby w tym sezonie robić awans i tak dalej. My chcemy zbudować tę ekipę, która w dłuższej perspektywie będzie w stanie coś zrobić i rozwijać się systematycznie. Natomiast też nie na wszystko były pieniądze, to mówię, no, trener też nie zna kuluarów finansowych z tymi sponsorami. Różnie to bywało, no lepiej chyba postawić kropkę, o tak.